Mam nadzieję, że już jesteście wystarczająco wkurzeni na system, który was cały czas doi. Moi drodzy, teraz powinniście się wkurzyć już totalnie. To jest inwestycja jedna, to jest inwestycja druga. I jest jedna zasadnicza rzecz, która różni te dwie inwestycje. To jest inwestycja prywatnego dewelopera, robi Min City, a obok jest budowany blok mieszkań komunalnych, socjalnych przez Urząd Miasta Warszawa. Za 36,5 miliona złotych będzie zbudowanych 140 mieszkań dla osób, które dostaną po prostu mieszkanie za to, że są mniej zaradni od innych, mniej przedsiębiorczy, ci, że za jakiś czas będą afery związane właśnie z tym budową. I to jest, przypomnijcie sobie, to są pieniądze wasze i wy fundujecie mieszkania innym ludziom, a tutaj w tej inwestycji ludzie będą 40 lat albo 30 lat spłacać swoje kredyty. Osoby na kredytach będą dodatkowo jeszcze płacić w podatkach na swoich sąsiadów. Będą musiały być uwiązane kredytem i uwiązane uciskiem fiskalnym, ale będą patrzyły, jak świetnie się rozwijają rodziny po drugiej stronie. Zazwyczaj będzie to tak, że będą to osoby, które wcześniej zostały wyeksmitowane za na przykład niepłacenie czynszu w innych mieszkaniach, no i miasto musi zapewnić im pokoje, mieszkania socjalne. Tak jak mówię, w tym kraju jest lepiej pić niż ciężko pracować, no i tak to właśnie wygląda. Do tego jeszcze dochodzi okazja na korupcję, defraudację pieniędzy. Moi drodzy, wykonawca się zmienił w czasie wykonywania pracy. Przy prywatnym inwestorze to takie rzeczy to się rzadziej zdarzają. Do tego oczywiście jeszcze chodzi zawyżanie ceny budowy, bo z tych 36 milionów może nagle się dostać 50, a może tak naprawdę wartość tej budowy powinna wynosić 25 milionów. Przypominam o tym, że Stadion Narodowy zbudowano za 2 miliardy złotych, a zakładane było o wiele, wiele mniej. Przy tej inwestycji prywatnej na dole będą jeszcze usługi komercyjne. Nie wiem, jak będzie w tym budynku komunalnym, państwowym. Usługi komercyjne mają dodatkowy podatek. Podatku od wartości nieruchomości. 15 czerwca Sejm uchwalił zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, zmieniające tak zwany podatek od nieruchomości komercyjnych. Zmiany te, w mojej opinii, mają charakter wprowadzający w Polsce w określonym zakresie podatek katastralny. Dotyczyć one będą, bo ten nowy podatek dotyczy bowiem wszystkich nieruchomości wynajmowanych przez przedsiębiorców, to jest nieruchomości stanowiących środki trwałe. I wynosić on będzie 35% miesięcznie od wartości początkowej takich wynajmowanych nieruchomości. Wydaje się to kwota niewielka, musimy jednak pamiętać, że wartość początkowa budynku to niejednokrotnie są dziesiątki, a czy nawet setki milionów złotych. Przez co podniosą się czynsze i niestety tak to wygląda, że na rynku prywatnym jest coraz gorzej, no ale potem dzięki temu, że więcej jest pieniędzy ze sponsorów, to można budować kolejne budynki dla swojego elektoratu. Dziękuję za pomoc merytoryczną.